Dzień dobry, witam wszystkich oglądających Codziennik Biblijny 12 grudnia 2020 roku. Hasła, które na dzisiaj zostały zapisane w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień, to fragment psalmu 41, werset 5. Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I w liście Jakuba. W Piątym rozdziale, 15 wersecie. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Gdzie jesteś, Panie? Czy moje życie nic Cię nie obchodzi? Bywa, że takie myśli przychodzą mi do głowy, szczególnie wtedy, kiedy z czymś sobie nie radzę. Tak długo jak udaje mi się wszystko ogarniać w moim życiu, to jestem z siebie zadowolony, czasami nawet dumny. Ale kiedy już coś mnie przerasta, zaczynam szukać winnego. I wtedy bardzo często za moje niepowodzenia obwiniam Pana Boga. Jestem przekonany o tym, że nikt z nas nie jest wolny od takiego Myślenia, zastanawianie się nad tym, jakie miejsce Pan Bóg zajmuje w moim życiu. Ale też zastanawianie się nad tym, jakie ja zajmuję miejsce w Bożym planie zbawienia w Bożym planie koncepcji świata i życia. Nawet jeśli, podobnie jak psalmista, wyznaję. Swoje grzechy, uznając się za biednego, nędznego i grzesznego człowieka, to nierzadko za tymi słowami nie idą żadne refleksje nad życiem, nad czynami. Nierzadko nie jesteśmy gotowi do przyjęcia uleczenia duszy. A nawet jeśli jesteśmy gotowi do przyjęcia tego uzdrowienia naszej duszy, to nie bardzo mamy ochotę jednać się z tymi, z którymi jesteśmy poróżnieni. Nawet jeśli już nie bardzo pamiętamy, o co poszło. Nasze modlitewne deklaracje nie mogą pozostać tylko pustymi słowami, ale muszą mieć kontynuację w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Muszą stać się świadectwem naszej wiary, bez której nawet najpiękniej sformułowane, modlitewne uniesienia pozostaną tylko słowami, a nasza dusza nie zostanie uleczona. Przeżywamy teraz czas Adwentum, czas, który jest doskonałą okazją do tego, aby zastanowić się nad szczerością naszych spowiedzi, nad Głębią naszego wyznawania grzechów i deklarowaną przez nas tęsknotą do bycia uzdrowionymi. Niech dobry Bóg, który jest wierny swoim obietnicom, daje nam moc wiary i siłę miłości do tego, abyśmy potrafili nie tylko mówić o zmianach. Ale także te zmiany wprowadzać w życie tam, gdzie to życie zmian wymaga. Życzę Ci, drogi widzu, drogi słuchaczu, aby ten czas adwentum był dla Ciebie czasem zmian, zmian na lepsze, czasem szczerości, czasem szczerego wyznawania przed Bogiem, Ojcem, Twoich grzechów. Niech będzie to czas uleczenia Twojej duszy, abyś mógł, abyś mogła przyjąć Chrystusa do swojego serca i aby On zamieszkał tam i był Panem nie tylko Adwentu, ale Panem Twojego życia. Amen.